Witam w kolejnym filmie. Wjeżdża Intercity Vitos. Mamy podane światło na wyjazdowe. Vitos sobie stoi z siódemeczką 10-14 z Chińczykiem, którego bardzo chciałem złapać. Fajnie, że się w końcu udało. Moja jedna z ulubionych siódemek w tym momencie. A pantograf, co mi się bardzo w niej podoba oczywiście. Vitos jedzie z Warszawy Wschodniej do Przemyśla. Warto tutaj dodać, że to połączenie zniknie na jakiś czas. Niestety. Ponieważ modernizują linię kolejową tam do Starachowic, a to jest linia, przez którą jeździ właśnie to połączenie od tam Skarżyska Kamiennej do Starachowic. A ja oczywiście jestem na stacji Piaseczno. No i rusza za chwilę. No i Vitos pomknął w kierunku Radomia. Nam się już trochę przejaśnia. Warto dać, że nagrywam o 6. Teraz jest 6.30. Sporo osób właśnie do pracy. Jak widzicie. Tylko do pracy, ale też do szkoły. Ja sam bym jechał osobowym za jakieś pół godziny. Gdybym miał na tą godzinę. Przeszedł się dzisiaj, nie. No i skład się zatrzymuje. Zobaczcie, ile osób musi wejść do tych dwóch jednostek AL do Pilawy. Już odjeżdża. AL 1748 oraz 1900 albo 1900. I leci nam do Pilawy. RP1 się złapało jeszcze. U nas tym czasem zbliża się kolejny osobowy. Jest to osobowy z Tłuszcza do Piaseczna. Kończy tutaj bieg. Pani Zadymi 1784-1789. Są te jednostki oczywiście Alicji, którą mieliście na poprzednim ujęciu. Nie tej samej, ale ten sam model. Skład zjeżdża na manewry. Zjedzie tamtą bocznicę. I za około 1,5 godziny wyruszy z pociągiem do Warszawy. Prawdopodobnie nim bym jechał dzisiaj do szkoły. Dopiero z tej perspektywy widać,
ile tutaj tak naprawdę jest osób. Szczególnie tam i tam. Mamy nowy zmodernizowany dworzec niedawno. Nam zaraz wjedzie Radomiak. Wjeżdża i nasz Radomiak. Pchany przez gamusia. Pięknie ten wagon wygląda, tak odśnieżony. No i się zatrzymał. Mamy i już odjazd po gwizdku. Za chwilę. Gwizdek był chwilę temu, więc powinien odjechać już. No, jeszcze drugi. RE2 do Mińsko-Mazowieckiego. Radomiak ze Skarżyska jedzie. Sporo jedzie właśnie do pracy, bo nie tu widać w oknach. No, coś się jeszcze dzieje. Dobra, już wyrusza. Zobaczcie, skąd odjeżdża, my nic nie słyszymy. I dwóch w ogóle mechaników wśród. Zobaczcie, jaki zatłoczony ten pociąg jest. A to tutaj jest normalność. Niestety. A więc ruszyk jeździ tylko kilka. I gamusia 001 na końcu. Próbowałem jakieś zdjęcie zrobić, ale też nie wiem, czy się uda. Ło. No i pomknęła gama z Radomiakiem 17E B001. Sądziłem, że będzie z przodu, ale się przeliczyłem. Wjazd Puszpula do Radomia. A tam też wjeżdża jakiś skład osobowy. A to jest skład relacji łuków Radom Główny. A na tyle Hetman EU47002. Hetman rusza ośnieżony tutaj z tyłu. Dzisiaj pcha. Ta lokomotywa, cały skład tego pociągu. A obok odjeżdża tego NTT7HM z góry Kalwarii Zielony 1566 z odmalowanymi patykami oraz 1567 też trochę odmalowanymi. I widzicie, ma dwa pantografy, bo jeden jakby tarł trakcję, jakby sieć trakcyjną, nie trakcję. Jakby zdzierał ten cały śnieg, żeby po prostu prąd był dostarczany. Nietypowa ogólnie sytuacja, bo jak już to się widzi, te jednostki przecież pracują w ukrotnieniu, to raczej się widzi, że są. Jak już podnosi pantograf, wtedy podnosi w obu jednostkach, ale jak widać, coś się może popsuło i właśnie tak dziwnie jadą. To niedługo będziemy mieli TLK Nidę z Kielc do Warszawy Wschodniej. Chciałem przybić na tamtego osobowego, ale już kamera mi chciała zobaczyć ostrości.
Okazuje się, że Indy ma opóźnienie. Dosyć spore opóźnienie, bo aż 70 minut. Nie wiem, czy czekać, czy nie. Zastanowię się jeszcze. Jeśli zaczekam, to dam wam znać. No cóż, niestety. No w ogóle ten film jest na prośbę widza jednego, który chciał bardzo film przyzeczny, więc nagrałem. No. I mam nadzieję, że film z głosem po przerwie wam się podoba. Spodobał czy coś. Nie wiem, czy jeszcze będę kończył. Się zobaczy. Wjeżdża flirt. Który pojedzie zaraz do Siedlec. Flirty pojechały. Do Siedlec. I zaraz przyjdzie opóźniona Nida. Z godziny opóźnienia melduje się tylko Nida. Nie miałem info na temat siódemki, ale chyba jest to Chińczyk z numerem 505, bo tylko on ma takie oto czoło. A nie, to nie Chińczyk. To siódemka 345. No to fajnie, zaraz tutaj nam przeleci. Semafor podany. Przejazd zamknięty. No i co? Nida będzie ruszała. Ale piękna ośnieżona. Krzywa, ale dobra. Dziękuję bardzo za RP1, maszyniście. Jakby wyczytał to z moich oczu, że czekałem tutaj na niego godzinę. Obrócę, pokażę wam. Trochę krzywe ujęcie zrobiłem, wiem, ale to trudno. Wagony oczywiście całe ośnieżone. Myślę, że tutaj jeszcze złapię Intercity. Intercity chyba Orłowicza. Tak, Orłowicza. Zbliża się ostatni pociąg w dzisiejszym materiale. Jest to Intercity Orłowicz ze stacji Olsztyn Główny do stacji Kraków Główny. Ładną gadynkę tutaj zrobił. Mimo, że to nie była jakaś zbytnio duża prędkość. Nie zobaczyłem numeru, przepraszam was za to. Ja chciałbym wam podziękować za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się. No i do następnego.